W kolejnym dniu oktawy Bożego Narodzenia kontynuujemy lekturę pierwszego listu świętego Jana. W pierwszym czytaniu, które pochodzi z drugiego listu, z drugiego rozdziału tego listu, Jan mówi nam, iż trwanie w Chrystusie owocuje zachowywaniem Jego przykazań. Co to znaczy? To jest zachowywanie przykazań Boga, to jest bycie wyraźnym, takim czytelnym znakiem chrześcijanina w tym świecie. Nie mówienie, znam Go, jak mówi święty Jan, znam Pana. Wielu mówi, ale na słowach, jak wiemy, słowa są tylko deklaratywne. To ostatecznie nasze czyny właśnie są świadectwem prawdomówności naszej postawy. Kto mówi znam Go, a nie zachowuje Jego przekazań, ten jest kłamcą, mówi święty Jan. A kto Go zna i zachowuje Jego przekazania, wówczas patrząc na życie chrześcijanina, na jego postawy wobec bliźnich, na jego uczynki, wówczas możemy wywnioskować, że faktycznie ten człowiek jest uczniem Chrystusa. To przejawia się właśnie w dużym konkrecie, jak pisze święty Jan, przykazania miłości Boga i bliźniego. Przykazanie miłości bliźniego. Jeśli nienawidzę swojego brata, to jestem kłamcą, nie jestem chrześcijaninem, mówi twardo święty Jan. Ale kocham mojego brata ze względu na Chrystusa, ze względu na to, że jako pierwszy zostałem pokochany. I to oznacza, że trwam w Nim. I Jan nam o tym przypomina, że naprawdę elementarne rzeczy, zwykła ludzka życzliwość, w której wyraża się miłość do drugiego człowieka, brak pogardy, są znakiem tego, że należę do Chrystusa, bo miłość do bliźniego wynika z mojej wiary i przynależności właśnie do Chrystusa. Niesłychanie nieoczywiste, a wręcz trudne są te teksty, które opowiadają nam o Bożym Narodzeniu. Jakoś nie współgrają z tą aurą świąt i rodzinności i ciepła. Oto w tej Ewangelii słyszymy proroctwo Symeona. Twoją duszę miecz przeniknie. Twoją duszę przeniknie miecz. Ale może właśnie o to chodzi w Bożym Narodzeniu. Może nie chodzi tutaj o może nie tylko o atmosferę rodzinności i ciepła i choinek i prezentów, ale o tym, że w tym doświadczeniu trudu, w doświadczeniu cierpienia, że w doświadczeniu nawet tych ludzi, którzy Boże Narodzenie nie przeżyją w ciepłej atmosferze, nie przeżyją ich z choinkami i prezentami, może to święto mówi nam, że Jezus przychodzi właśnie w ten sposób, że Jezus przychodzi do nich, że Jezus przychodzi właśnie do tego świata, którego serce tak nierzadko jest przebijane mieczem. Ta seria nie mogłaby powstać bez wsparcia naszych patronów. Dziękujemy.